ta ceremonia per Giovanni Paolo II. Myślę, że ta ceremonia dla Jana Pawła II 18 maggio i 18 maja vorrei piccolo evento che è avvenuto il 18 maggio in Roma. Chciałbym przywołać małe wydarzenie, które dokonało się właśnie 18 maja w Rzymie. A potem możemy mówić na temat relacji Jan Paweł II i kardynał Wyszyński. Mi riferisco al 18 maggio di tanti anni fa. Odnoszę się do 18 maja wiele lat temu. Il Santo Padre la domenica la dedicava alle visite pastorali nelle parrocchie romane. Ojciec Święty dedykował niedzielę przeważnie na wizyty pastoralne, duszpasterskie na parafiach Rzymu. Quell'anno, tego roku, compleanno del Santo Padre, kiedy przyszedł właśnie rocznica urodzin Jana Pawła II, il Santo Padre si reca nella chiesa di Cristo Re a Viale Mazzini. Ojciec Święty udał się do kościoła Chrystusa Króla Viale Mazzini. La chiesa è la chiesa di Cristo Re. To był kościół Chrystusa Króla. Bene, Santo Padre è a 15 minuti dal Vaticano, non è distante. Ojciec Święty, to nie było daleko od Watykanu, około 15 minut jazdy. Santo Padre arriva, cardinale vicario, ricevuto il Papa. Ojciec Święty przybył, kardynał wikariusz Rzymu powitał Ojca Świętego. Parroco, viceparroco. Także proboszcz, wiceproboszcz. Collaboratori della parrocchia. Wszyscy współpracujący na parafii. E come di consueto il Santo Padre si immette nella navata centrale. I tak jak miał to zwyczaj Ojciec Święty przed nawą centralną kościoła. E come suo consueto si comincia a fermare con le famiglie. I tak jak było to w jego zwyczaju, zatrzymywał się przy rodzinach. E papà lavori. Come va il lavoro? I pytał po prostu, jak praca z pracą. Hai un buono stipendio. Czy masz dobrą płacę? E poi la moglie, come stai? Come także va? Pytał żony, jak się pani czuje, jak rodzina w ogóle. Bene. Stawiał pytania rodzinie. E poi le ragazze, alla scuola, come vai, sei bravo. Potem także jak dzieci przychodzą do szkoły, czy są dobre. E ovviamente si fermava nell'andamento della famiglia. Normalnie, generalnie zatrzymywał się zawsze przy rodzinach. Arrivati al centro sul lato sinistro della navata. I kiedy doszedł do centrum, tak blisko już lewej strony, z lewej strony kościoła, stavo fotografando. Ja fotografowałem, robiłem zdjęcia. A un certo momento mi sento un colpo alla gamba sinistra. I w pewnym momencie poczułem jakby uderzenie w prawą stronę, w prawą. Forte, molto forte perché. W lewą nogę, dość silne uderzenie takie. Un salto perché una cosa d'improvviso. Aż podskoczyłem, bo to była rzecz niespodziewana dla mnie. Esce fuori un bambino, ma carino, un bel bambino, bel vestito. I patrzę, wychodzi mały chłopiec, dobrze ubrany. Con i suoi pantaloncini. Bardzo sympatyczny, w takich spodenkach. Avrà avuto 10 anni. Być może miał około 10 lat. Arriva davanti al Santo Padre con le manine in tasca. I stanął przed Ojcem Świętym w rękach w kieszeni, z rękami w kieszeniach. Bambino guarda il Papa e poi ciao, come stai? I małe dziecko spojrzało na papieża i zapytało, cześć, jak się czujesz? Ojciec Święty spojrzał, ja się czuję dobrze, a ty? Hai visto? Io sono furbo. Mówi do Ojca Świętego, chłopiec, wiesz, ja jestem cwany. Come sei furbo? Jak to jesteś z wami? Vedi tutta questa sicurezza che tu hai? Widzisz to całe zaplecze bezpieczeństwa, które ty masz? Io sono passato in mezzo alle loro gambe e sono arrivato. Ja wszedłem pomiędzy ich nogami i dlatego stanąłem przed tobą. Santo Padre, veramente queste cose non si fanno. I Ojciec Święty mówi, naprawdę tych rzeczy nie wolno robić. Se io non facevo così, non ti potevo toccare. A chłopiec odpowiada, jeśli ja bym tak nie uczynił, nie mógłbym się dotknąć. Santo Padre sorridente. Ojciec Święty uśmiechnięty. No guarda, sai, sono scappato da casa. Chłopiec mówi, uciekłem z domu. Papa lo guarda con una certa espressione. Ojciec Święty patrzy z takim zadziwieniem, jak to możliwe? Come sei scappato da casa? Jak to uciekłeś z domu? Tak. Sono scappato da casa. Tak, uciekłem z domu.
Tu conosci le donne. I chłopiec z daleką tyłem, ty znasz ojcze święte kobiety. Santo Padre lo guardava. Ojciec święty patrzył na niego. Robin mówił, no ma tu, le conosci? Ale donne, si o no. Chłopiec z dołu pyta, ty znasz kobiety czy nie? Santo Padre, si si, veramente un pochino le conosci. Ojciec święty odpowiada, tak, troszeczkę znam. Allora, sono scappato da casa. A zatem uciekłem z domu. Perché la mia mamma. Dlatego, że moja mama. Sono due ore. Już są dwie godziny, kiedy przed lustrem przygotowuję się, prawie fryzury, tu komplendio facevo tardi. I mogłeś zrozum, że ja bym się spóźnił. Queste sono le donne, io non posso perdere tempo. I to są właśnie kobiety, ja nie mogę tracić czasu. Se perdevo tempo, non ti vedevo. Jeśli stracił czas, nie mógłbym cię zobaczyć, a wiesz dlaczego? Vedi, io sono povero. Wiedz, że ja jestem ubogi. Non sono ricco. Nie jestem bogaty. Però oggi è il tuo compleanno. Ale dzisiaj są twoje urodziny. E io ti ho portato un dono. Ja ci przyniosłem mały prezent, dar. Bambino mette la mano in tasca. Dziecko wyjął, nagle włożył rękę do kieszeni. Allunga il pugno chiuso. Wyciągnął rękę taką zamkniętą i otwarł rękę, dłoń. Allunga la mano, bambino lascia, il papa guarda. I włożył Ojcu Świętemu do ręki coś, papież patrzy, a to jest cukierek. Santo Padre, Ojciec Święty ucałował cukierek, se la pone sul cuore, położył na sercu e dice una frase che poi lui sempre ha ripetuto i powiedział in momenti particolari. I powiedział zdanie, które ja zawsze powtarzam w momentach szczególnych. Grazie. Dziękuję. Non me lo merito. Dziękuję, nie zasługuję na to. Questa anche col bambino e l'umiltà di Giovanni Paolo II. Tak jak widzicie, nawet taka sytuacja z dzieckiem pokazuje pokorę Jana Pawła II.